Będą dziś Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Za moment pierwszy gwizdek arbitra. Wolek, zwróćmy uwagę na to, że dzisiejsze spotkanie sędziuje arbiter, który słynie ze stanowczości. To skoro zwracamy uwagę, to proszę spojrzeć na jego kieszonkę, jakby miał tam więcej żółtych i czerwonych kartek. Rozpoczyna się pierwsza połowa. 'Pietrowski. Pięknie dograł. Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Nie dał rady obrońca. Czy utrzyma się przy piłce? I będzie rzut rożny. No i strata piłki. Szkoda niewykorzystanego rzutu rożnego. Ryzykowna, ale udana interwencja. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Żyro. Pietrowski. O, udało mu się ładnie podać. Żyro. Udane podanie. Uderzenie pokazuje spokój, opanowanie, choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. Przeciwnicy przejmują piłkę. Czy to wykorzysta? Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Ładnie dograł. Stracili piłkę. Ach, szkoda, strata. No i przejęli w ostatniej chwili. Ładna akcja. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Dobra okazja. Świetnie zblokował. Będzie rzut rożny. Zmarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. Strata i przy piłce rywale. No, dobra okazja będzie. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ładne dogranie. Szansa! Piłka w siatce.
Spójrzmy na powtórkę, na tę składną akcję całego zespołu. I w efekcie bardzo ładna bramka. Może dzięki tej bramce zmieni nam się to widowisko. Do tej pory nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Ewidentny błąd, miał sporo czasu i miejsca. Świetne podanie. Czy to wykorzysta? Strzela! Chciał znowu wpisać się na listę strzelców, ale mógł się bardziej postarać. Ta sytuacja była trudniejsza niż przy pierwszej strzelonej bramce. Jeden do zera, koniec pierwszej części spotkania. Zespoły rozpoczęły drugą połowę. Znakomita wymiana. No, udało się przejąć. Żyro. Pietrowski. Ładne podanie. Żyro. Och, ładnie to zrobił. No, będzie gol! Strzał niecelny. Nieczysto uderzona piłka poszła w bok. Piłka opuściła boisko. Za moment do gry wprowadzi ją bramkarz. Nieporozumienie i strata piłki. Rymaniak. Żyro. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Żyro. Świetnie zagrał. Świetnie blokuje obrońca. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Jodłowiec. Brawo za to podanie. Czyste, udane wejście. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Jest szansa na wrzucenie z autu w pole karne. Żyro. Doskonale zagrał. Pole karne do środkowania. No, trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Piłka trafia do przeciwników. Rymaniak. Żyro. Skutecznie dograł do kolegi. Ach, do szczęścia zabrakło paru centymetrów.
Niebezpiecznie w polu karnym. Dobre podanie. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Gdyby nie ten przechwyt, kto wie, może byłby gol. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Przy tym rzucie rożnym nawet bramkarz chce wesprzeć swój zespół. Zawędrował na pole karne rywali. Jeśli wykorzystają ten rzut, będzie strzelał? No, stanął na wysokości zadania. I koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion.